Siemanko, witam Was na kanale Polish Line, jestem Ragnar i zapraszam na recenzję słynnego śpiulkowozu, czyli Modular Sleeping System Armii Amerykańskiej. System składa się z czterech elementów, które można konfigurować w zależności od warunków i zadań. Gore-Texowa norka zapewniająca wiatro i wodoszczelność przy zachowaniu oddychalności. Prymaloftowy śpiwór ogólnego zastosowania. Prymaloftowy śpiwór patrolowy. Nylonowy worek kompresyjny. Temperatury graniczne poszczególnych elementów to 30 stopni Fahrenheita, czyli około minus 1 stopnia Celsjusza dla śpiwora patrolowego. Minus 10 stopni Fahrenheita, czyli około minus 23 stopnie Celsjusza dla śpiwora ogólnego zastosowania. Brak danych, jeśli chodzi o worek kompresyjny, natomiast wszystko w całości ma temperaturę graniczną około minus 50 stopni Fahrenheita, czyli minus 45 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o użytkowanie MSS-a, to miałem go ze sobą praktycznie w każdych warunkach. W odpowiedniej konfiguracji sprawdza się. Zakres temperatur mniej więcej jest odpowiadający temu, co na metce. Trzeba tylko pamiętać, że jest to po pierwsze śpiwór syntetyczny, a więc oznacza to, że mimo zamoknięcia będzie izolował, ale przez co jest po prostu ciężki. Jest to też śpiwór stworzony do zadań militarnych, dlatego w środku jest dużo więcej miejsca niż w takich zwykłych śpiworach turystycznych. Niestety skutkiem czego ciężej go zagrzać i w zimie naprawdę jeden ruch ręką i całe zagrzane ciepłe powietrze wylatuje, ale można się zmieścić za to z całym sprzętem, balistyką czy karabinem. Pytanie tylko takie, ilu osobom jest to niezbędne. Poza tym, jeżeli chodzi o wykonanie, nie ma się do czego przyczepić. Wysokiej jakości materiały typu Primaloft czy Gore-Tex, oczywiście jak to w kontraktach Armii Amerykańskiej oryginały, sprawdzi się w każdych warunkach, więc jeżeli macie możliwość pozyskania takiego śpiwora z demobilu czy też innego źródła, polecam, przetestujcie i zobaczcie sami. Czy warto? Jeżeli podobała Wam się recenzja Modular Sleeping System, kliknijcie łapkę w górę. Jeśli się nie podobała, kliknijcie łapkę w dół. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Polish Line, żeby nie przegapić kolejnych recenzji. Tymczasem trzymajcie się. Zdrowia!